Zbliża się koniec roku, więc czas na podsumowania. Razem z ekipą programu Z Klimatem i z Pasją odwiedzaliśmy miejsca w Polsce, gdzie są wytwarzane produkty zarejestrowane w Unii Europejskiej. Nazwom produktów można przyznać chronione oznaczenie geograficzne, jeśli mają one szczególny związek z miejscem, w którym są wytwarzane. Dzięki oznaczeniom geograficznym konsumenci mają zaufanie do produktów wysokiej jakości i mogą je łatwo rozpoznać na rynku, a producentom łatwiej jest prowadzić ich sprzedaż. Takim unijnym certyfikatem jest wyróżnionych wiele produktów, które są chlubą dla poszczególnych regionów Polski. Małopolska jest pod tym względem krajowym liderem. Certyfikat chronione oznaczenie geograficzne mają jabłka łąckie. Opowiedzmy teraz o naszym bohaterze, czyli jabłku łąckim. Czym się charakteryzuje? No, charakteryzuje się tym, że uprawiany jest tutaj w łąckim regionie i ma tak zwaną góralską zieloną nutkę, czyli przebrzmiewa takim smakiem ostrzejszym, wyrazistym. Ma charakterystyczny, że tak powiem, górski smak, no bo wszystkie te sady tutaj, tak jak widzicie, uprawiane są na skłonach, gdzie te warunki klimatyczne są troszkę inne niż w innych regionach Polski. Certyfikat chronione oznaczenie geograficzne ma także Suska Sechlońska. Wyróżniony unijnym certyfikatem jest również czosnek galicyjski. Trzeba się mocno zaprzeć. Lepiej by było. O, ten jest. No. I tutaj mamy piękną główeczkę. Tu mamy właśnie ślady tego koloru fioletowego. Ale jak go zaczniemy obierać, no to nam się robi biały. Unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne posiada też jagnięcina podhalańska. Kraków słynie z chleba prądnickiego i obwarzanka krakowskiego. Ponoć być w Krakowie i nie zjeść obwarzanka to jak być w Paryżu i nie zjeść bagietki. Jaka jest historia krakowskiego obwarzanka? Historia obwarzanka krakowskiego sięga XIV wieku, bo chociaż nie wiemy, kiedy powstał pierwszy obwarzanek, to wiemy, że obwarzanki były na pewno obecne w Krakowie w 1394 roku. A wiemy to stąd, że zachował się zapis pochodzący z rachunków dworskich z dworu na Wawelu, gdzie wtedy królową była królowa Jadwiga, jej mąż król Jagiełło. I właśnie zachował się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. Z Małopolski pochodzą również kiełbasy z certyfikatami chronione oznaczenie geograficzne. Kiełbasa piaszczańska i kiełbasa lisiecka. Czym się wyróżnia kiełbasa lisiecka? Kiełbasa lisiecka wyróżnia się swoją wyjątkowością jako składu, produkcji, a przede wszystkim obróbką termiczną, czyli wędzeniem tradycyjnym, w tradycyjnych wędzarniach, opalanych drewnem, zarówno olcha, buk, jak i owocowe. Mazowsze może pochwalić się certyfikowanymi jabłkami grójeckimi. Rejon grójecki słynie z jabłek. Jakie są tutejsze jabłka? Ten region, mówi się, że dysponuje takim specyficznym bardzo mikroklimatem. Ten mikroklimat się objawia tym, że mamy do czynienia z bardzo dużymi amplitudami temperatur między nocą a dniem. I tak na przykład dzisiaj w nocy mieliśmy tylko 2,5 stopnia Celsjusza, a w tym momencie mamy ponad 20. Jest to bardzo duża amplituda. W okresie przedzbiorczym to te różnice temperatur dają nam, jak widać, wspaniały kolor jabłek. Także to powoduje, że mamy tutaj, dysponujemy tutaj bardzo dobrymi warunkami do produkcji owoców i myślę, że dlatego tutaj tak stało się popularne właśnie uprawy jabłoni. Mazowsze słynie również z miodu kurpiowskiego. Podstawową zaletą czy cechą miodu kurpiowskiego jest odwołanie się do takich starych tradycji. To jest miód, który jest zbierany tak naprawdę dwa razy w roku. Czyli nie po poszczególnych roślinach kwitnących, nektarodajnych, czyli po akacji, po lipie, tylko tak jak to kiedyś było, no, w połowie czerwca, na Jana, to jest między połową, około 20 czerwca i potem na koniec sezonu. Chluba województwa lubelskiego z unijnym certyfikatem chronione oznaczenie geograficzne to cebularz lubelski. Jak wygląda proces produkcyjny cebularza lubelskiego, bo jest wieloetapowy? Składa się z dwóch etapów.
Pierwsza sprawą jest wyrobienie farszu, który wyrabia się wcześniej, czyli to jest cebula od lokalnych dostawców, olej, mak, sól. Jest to wymieszane w odpowiednich proporcjach, zostawione przed produkcją ciasta. Certyfikowaną chlubą województwa kujawsko-pomorskiego jest podpiwek kujawski. Pierwsze reklamy podpiwka pojawiły się w takiej gazecie Promień Słońca i pochodziły z 1935 roku. I co ciekawe, pojawiły się z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podpiwek był proponowany jako trunek, który musi zagościć na każdym świątecznym stole. I to, co jest ciekawe w tym produkcie, że on wcale na święta u nas się nie przyjął. Historia potoczyła się jego zupełnie inaczej, bo stał się napojem, który bardzo często towarzyszył żniwiarzom przy żniwach. Podlasie szczyci się swoim serem korycińskim swojskim. Czym charakteryzuje się ser koryciński swojski? To jest specyficzny rodzaj sera. On jest produkowany przede wszystkim z mleka niepasteryzowanego, co jest takim jednym z wyznaczników tego sera. Tak? Druga sprawa jest sam proces produkcyjny. Pochodzi od sera szwajcarskiego. Natomiast w inny sposób jest, przebiega sam proces produkcji. Jest inna temperatura, która jest potrzebna, do której podgrzewamy mleko. Nie wyciskamy tych serów za pomocą pras, one są wyciskane za pomocą rąk i grawitacji. Województwo świętokrzyskie propaguje certyfikowaną śliwkę szydłowską. Produkt jest bardzo wysokiej jakości. W tej chwili wszyscy, prawda, skłaniamy się ku temu naturalnemu jedzeniu i naturalnym produktom. Na bazie śliwki szydłowskiej robimy bardzo dużo przetworów. Przede wszystkim właśnie naszą suszoną śliwkę szydłowską, która jest absolutnym symbolem tego regionu. Mieszkańcy województwa pomorskiego z dumą uprawiają swoją certyfikowaną truskawkę kaszubską. Potwierdza Pani, że truskawka kaszubska jest najsłodsza z wszystkich polskich truskawek? Tak, oczywiście. Z czego to wynika? Znaczy uważam, że mamy tutaj taki specyficzny mikroklimat. Przeważnie temperatury są zawsze o 5 stopni mniejsze niż w całej Polsce. Ta truskawka jednak ma czas na jakby dojście, na rozwinięcie tych swoich walorów, aromatów. Z województwa zachodniopomorskiego pochodzi certyfikowany miód drachiński. Wielkopolska może się poszczycić takimi produktami z certyfikatem chronione oznaczenie geograficzne jak wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie i rogal świętomarciński, województwo śląskie kołoczem śląskim i krupniokiem śląskim, a województwo dolnośląskie miodem wrzosowym z Borów Dolnośląskich. Chronione oznaczenie geograficzne podkreśla związek między konkretnym obszarem geograficznym a specyficznymi cechami produktu. Nazwy produktów zarejestrowane jako chronione oznaczenie geograficzne odnoszą się do obszaru geograficznego. Znak chroniona nazwa pochodzenia charakteryzuje produkt rolny lub artykuł spożywczy, którego nazwa odnosi się do określonego miejsca, regionu lub w wyjątkowych przypadkach kraju. Symbol unijny HNP istnieje od 1992 roku i jest wzorowany na systemie ochrony produktów regionalnych, oznaczeń, który pierwotnie był stosowany we Francji. Logo chronionej nazwy pochodzenia na opakowaniu świadczy o wyjątkowości produktu. Otrzymać go mogą produkty, które spełniają określone wymagania. Nazwa produktu powinna określać produkt pochodzący z danego regionu, konkretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany. Na przykład wiśnia nadwiślanka. Jaka jest historia wiśni nadwiślanki? Jest to wiśnia o historii co najmniej 120-letniej, przynajmniej jeśli chodzi o udokumentowaną historię. Zaczęło się od ziemianina leszczyńskiego, który swoje sadzonki tej wiśni udostępnił panu o nazwisku Zając. To były lata 20 XX wieku. I ów pan Zając zachęcił z kolei dyrektora miejscowej szkoły, żeby aleję wiodącą do tej szkoły obsadzić tymi wiśniami. Wszyscy uczniowie brali w tym udział. Do dzisiaj jeszcze żyją leciwi wychowankowie tej właśnie szkoły, którzy uczestniczyli w sadzeniu tej alei. W
Wszystkie etapy produkcji mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. Wymagane jest, aby każdy z etapów całego procesu produkcyjnego, zarówno produkcja surowców, jak i wszystkie etapy produkcji, odbywały się na obszarze, do którego nawiązuje nazwa. Przykładowo, bryndza podhalańska, oscypek i redykołka są wytwarzane na Podhalu. Nasza bryndza jest taka, że tak powiem, wyjątkowa. Jest to bryndza dojrzewająca. U nas mówimy, że to jest rosolona. Chodzi o to, że bunt, który musi posiedzieć co najmniej 2 tygodnie, żeby powstała taka skórka, on dojrzewa. Następnie jest kruszony, solony i wkładany do glinianych garnków lub do takich dziesek drewnianych. Dojrzewa co najmniej miesiąc, aż wypłynie rosół i dlatego rosolona. Jakość i główne cechy produktu będącego chronioną nazwą pochodzenia zależą od otoczenia geograficznego, na przykład ukształtowanie terenu, czynników naturalnych, uprawy, rodzaj gleb, klimat oraz ludzkich, lokalne know-how. Tak jest w przypadku m.in. podkarpackiego miodu spadziowego czy miodu spadziowego z Beskidu Wyspowego. Czym się charakteryzuje miód spadziowy z Beskidu Wyspowego? Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego jest produktem niepowtarzalnym. Zawarte w nim jest parę czynników. Po pierwsze, bardzo wysoka zawartość, udział jodły pospolitej w lasach Beskidu Wyspowego. Według danych nadleśnictwa dochodzi on nawet do 40%. Jest wyższy nawet niż w Bieszczadach. Drugim z czynników jest bardzo wysoka zawartość soli mineralnych w glebie, które są pobierane przez jodły i potem wykorzystywane w spadzi, którą pobierają pszczoły. Produkt zarejestrowany jako chroniona nazwa pochodzenia jest wysokiej jakości, ma ugruntowaną renomę i cieszy się uznaniem. Tak jest w przypadku m.in. redykołki. Redykołka to jest zawsze, od dawien dawna powstała od tego, że jak zostało zawsze, bo jak się nabiją do formy równo oscypka, no i zostanie zawsze jakieś tam pory trochę sera na końcu, no to zawsze, żeby tego nie marnować, no to wykorzystywali na różne redykołki, wymyślali sobie formy na przykład w kształcie zwierzątek, różnych rybek, różnych malutkich takich tych rzecionek małych, także redykołka jest takim dodatkiem. Certyfikat chroniona nazwa pochodzenia posiadają również takie produkty jak karp zatorski, miód z Stajnej Niszczyzny, piękny jaś z Doliny Dunajca i fasola wrzawska. Przy fasoli pracujemy praktycznie cały rok. W zimie pozyskuje się tyczki do fasoli, co tyczki albo sosnowe, albo leszczynowe, ewentualnie wiklinowe. No a od wiosny już zaczynamy końcem kwietnia sadzić fasolę. Jest takie przysłowie na marka, fasoli miarka. Wtedy w marka zaczynamy sadzić pierwsze strąki, tak tradycyjnie. Z kolei oznaczenie gwarantowana tradycyjna specjalność podkreśla tradycyjne aspekty produktu, takie jak sposób jego wytwarzania i skład, bez powiązania z określonym obszarem geograficznym. Zarejestrowanie nazwy produktu jako gwarantowana tradycyjna specjalność chroni ją przed fałszowaniem i nadużywaniem. Gwarantowana tradycyjna specjalność oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy posiadający udokumentowaną co najmniej 30-letnią historię wytwarzania. Jesteśmy w wyjątkowej tłoczni, bo te maszyny mają ponad 100 lat. Tak, one mają już ponad 110 lat. To jest zestaw maszyn, które oczywiście zostały przystosowane do dzisiejszych warunków, ale działają niezmiennie w taki sam sposób, tradycyjnie i tak właśnie tworzymy nasz olej rydzowy. Co to jest ten olej rydzowy? No olej rydzowy to oczywiście nie jest z rydzów, tylko z nasion lnianki. Nasiona lnianki wyglądają właśnie w ten sposób. To są takie malutkie kuleczki, a nazwa pochodzi od tego, że po prostu są takie rude. Rydzowe, jak rydz. Tak. I to przysłowie lepszy rydz niż nic nie pochodzi od grzybów, tylko właśnie od tych nasion. Produkt zarejestrowany jako GTS musi posiadać specyficzny charakter odróżniający go od innych produktów tej samej kategorii. Różnica ta nie może opierać się tylko na jakościowym lub ilościowym składzie produktu, ani na sposobie produkcji ustalonym w prawodawstwie krajowym lub unijnym. Przykładami mogą tu być produkty takie jak staropolskie tradycyjne miody pitne, półtorak, dwójniak, trójniak i czwórniak,
kiełbasa myśliwska staropolska, kawa nosy staropolskie, kiełbasa jałowcowa staropolska, kiełbasa myśliwska staropolska czy mleko sienne Chojmirz. To jest mleko sienne. Mleko to posiada certyfikat GTS, gwarantowana tradycyjna specjalność. Jest to wyjątkowe mleko, ma wyjątkowe walory smakowe, wyjątkowe walory zdrowotne. Zostało udowodnione, że ma więcej witamin, więcej kwasu omega-3 czy sprzężonego kwasu linolowego. Produkt będący GTS posiada tradycyjny charakter, który może być wyrażony za pomocą tradycyjnych surowców, tradycyjnego składu, tradycyjnego sposobu wytwarzania, na przykład pierę kaczewnik. Jest to potrawa bajramowa naszych polskich Tatarów, i to znaczy świąteczna. Jest to piruk, inaczej się mówiło, nazwa domowa w domach naszych, tak się jego określało, i robiło się jego dwa razy w roku. Unijna polityka jakości ma na celu ochronę nazw konkretnych produktów, aby promować ich unikalne cechy związane z ich pochodzeniem geograficznym oraz tradycyjną wiedzą specjalistyczną.